witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem, ale dziś będzie to film o włosach i o farbowaniu moich konkretnie włosów. Ja dostaję po prostu największą liczbę pytań, jakichkolwiek dostaję, to są pytania o to, jaką farbą teraz sobie lubię włosy i tak dalej, i tak dalej. Ja zazwyczaj piszę Wam, jaka jest farba i tak dalej, i tak dalej, i dlatego może potem, kiedy pytacie mnie jakaś osoba po raz setny, już po prostu na to nie odpowiadam i wtedy wydaje Wam się, że ja nie odpowiadam na Wasze komentarze, ale ja nie odpowiadam tylko na komentarze, na które już udzielałam odpowiedzi, albo na które, albo o których rzeczach w ogóle mówię w filmach i tylko po prostu na takie filmy, na takie pytanie nie udzielam odpowiedzi. Ale wracając do filmu o włosach, dziś chcę Wam pokazać farbę, którą obecnie cały czas farbuję włosy i jest to Garnier 102 lodowy opalizujący blond, mroźne blondy. I to jest, słuchajcie, bardzo w ogóle ładny blond, taki niby tak naprawdę mroźny blond, a nie wiem, dla mnie on wygląda na dość ciepły blond jednak, bo ta pani jest tak w ogóle bardzo fajnie ocieploną urody i te włosy też są dla mnie ciepłe i na moich włosach też wydaje mi się, że jest to dość ciepły odcień. To jest nieważne, chodzi o to, że on bardzo, to jest rozjaśniający krem odżywczy, czyli to jest praktycznie rozjaśniacz, ale nie wiem, jakoś moje doświadczenia z tą farbą, ponieważ jest to mój już trzeci lub czwarty raz, kiedy farbuję tą właśnie farbą, a muszę Wam powiedzieć, że farbuję włosy, myślę, że co półtorej, czasami co dwa miesiące, jakoś tak. Ogólnie dość rzadko farbuję i tylko odrosty, nie farbuję całych włosów, farbuję tylko odrosty. I nie zauważam żadnych minusów po prostu na razie tej farby, tego rozjaśniacza jako rozjaśniacza. Bardziej zachowuje się ona na moich włosach jak farba. I dlatego jestem z niej zadowolona, ponieważ kiedy używałam wcześniej czasami rozjaśniaczy, to nie dość, że ten rozjaśniacz rozjaśnił mi na żółto. Musiałam potem jeszcze bawić się w płukankę. No to te włosy były naprawdę w bardzo, bardzo niefajnej kondycji, bo były naprawdę zniszczone, a no na razie po tym czegoś takiego nie zauważam. Ta farba daje właśnie taki jak gdyby efekt dekoloryzacji właśnie, dlatego tak fajnie łapie ten kolor. I tutaj ogólnie na stronie producenta tak naprawdę niewiele jest napisane o tej farbie. Intensywny, długotrwały kolor, włosy miękkie w dotyku, z trzema olejkami, z oliwką, awokado, karité w dotyku. Także naprawdę niewiele jest napisane. Opinie, jeżeli chodzi w ogóle o te kremy rozjaśniające na wizażu, są różne, jak ludzie są różni i każdy ma w ogóle inną opinię. Tak właśnie na temat tej farby też jest bardzo dużo różnych opinii. Ta farba w cenie regularnej kosztuje chyba 12,99, na promocjach można ją trafić za 9,99 i chyba jest dostępna w każdej drogerii. Ja chciałabym Wam pokazać właśnie na takich włosach, jakie ja mam, czyli ja mam taki już no, dość sporawy odrost i włosy ostatnio miałam robione chyba właśnie dwa miesiące temu farbowałam. Czyli ostatni raz farbowałam 2 miesiące, po 2 miesiącach mam taki odrost właśnie i te włosy zaraz będą farbowane. Czyli jest tak przy blondzie to się wydaje naprawdę bardzo ciemny kolor, chociaż mój naturalny kolor to jest taki po prostu bardzo ciemny blond. Nie taki myszowaty, bo ja nie mam popielatych włosów. Mój ten blond bardziej wpada w ciepłe takie tony nawet. To chciałabym Wam po prostu pokazać, jak ta farba zachowa się na moich włosach, jaki będzie. Od razu pokażę Wam efekt na żywo po koloryzacji tej farby, żebyście po prostu widziały, jaki ta konkretnie farba daje kolor od razu bezpośrednio po i ułożeniu włosów się za parę chwil już umytymi włosami. No cześć, przychodzę pokazać Wam już, jak wyglądam po nałożeniu tej farby. Jak się przyjrzycie, to ta farba ma w sobie taki dla mnie fioletowy kolor i wydaje mi się, że to jest właśnie ten pigment, który ma ta farba przez to, żeby właśnie to ten pigment zabiera już tą żółć, czyli tak jak mamy fioletowe płukanki, ja zawsze robiłam fioletową płukanką, tak naprawdę nie wiem, czy to będzie w kamerze widać, jakie tak naprawdę ta farba po zrobieniu ma normalny biały kolor, ale właśnie po nałożeniu i już po jakimś czasie
ona robi się taka nie taka mocno, tylko bardzo, bardzo, bardzo delikatnie fioletowa. Myślę, że może będziecie widziały to właśnie w kamerze, o czym mówię. I ja teraz z tą farbą posiedzę, no nie wiem, 40-50 minut tutaj zalecane jest, żeby właśnie siedzieć 40 minut, lub jeżeli ktoś ma jakieś cienkie włosy, to pół godziny. Ja muszę Wam powiedzieć, że na moje włosy ogólnie taka jedna farba to jest za mało. Jeżeli macie takie, może nie mam długich włosów, ale tak jak ja mówiłam, ja mam dużo w ogóle, ja mam bardzo dużo włosów i już zawsze mi na sam koniec tutaj praktycznie nie starcza już takimi samymi okruszkami, dlatego zawsze powiem Wam, że kupuję cały czas jedną, bo cały czas o tym zapominam, ale następnym razem muszę kupić po prostu dwie i to pół sobie zużyję, a pół zostawię do następnego razu. No dobra, to ja teraz poczekam te 40-50 minut i przyjdę do Was już z włosami umytymi i chyba wysuszonymi. Do zobaczenia zaraz. Do Was z podsumowaniem tej farby. No i w ten sposób prezentują się już wysuszone i wyprostowane włosy. Tak załapała ta farba mi na odrostach. Myślę, że całkiem fajnie. Ona mi tak właśnie fajnie wyrównuje kolory na całych moich włosach. Także jeżeli któraś z Was by właśnie zastanawiała się nad tym, jaki kolor pozostawiła ta farba, to już macie odpowiedź. To tyle. Zapraszam Was bardzo serdecznie na moje portale społecznościowe oraz do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.